To jest państwo Orwella. Ja pamiętam, kiedy zostałem ministrem spraw wewnętrznych i administracji w 1997 roku, to rywalizowały ze sobą dwa najsilniejsze gangi, tak zwany Wołomiński i Pruszkowski. I wówczas zastanawiałem się, gdzie pojechać, żeby pokazać skuteczność, siłę państwa prawa. Pojechałem do Wołomina. Dzisiaj pewnie musiałbym pojechać na ulicę Nowogrodzką. No, panie premierze, pańskim obozem też wstrząsały gwałtowne spory, ponieważ zostały ujawniane rozmaite afery i część członków obozu pani. SLD. Nie, nie, niech pani tego nie porównuje, naprawdę. Krytyczna to są, wobec nigdy nie także było, pana. Nigdy nie było takiego stopnia demoralizacji i takiego stopnia wykorzystywania instytucji państwa do celu wewnętrznej walki politycznej. Z nawiasem mówiąc, niezależnie jak to się skończy, z prezydentem. Niezależnie jak to się skończy, to przecież ze skutkami tego procesu będziemy mieli do czynienia przez wiele następnych lat. I państwo polskie przez długie lata będzie się musiało leczyć. Mam nadzieję, że się w końcu wyleczy. No ale to są rzeczy wstrząsające. Jedna służba wchodzi do NIK-u, NIK wchodzi do prokuratury generalnej. Czołowi funkcjonariusze polują wzajemnie na siebie. No co to jest? Przecież to się włosy jeżą na głowie.